Cmentarz to najspokojniejsze i najbardziej odosobnione miejsce w mieście. Idealne miejsce na próby! Już nie. Udało się! Ta fontanna jest źródłem mocy dla wszystkich Pokémonów. Chodź, mój Pichu. Pij z tej fontanny, odzyskasz siłę i energię. Tak, udało się! Do diaska. Paskudny Pokémon nie zostawi mnie w spokoju. Podkręćmy muzykę. O nie, fala dźwiękowa mnie rozwala. Pomocy! Co za zadzieranie ze mną? Dzięki, rączko. Kradzież kwiatów z grobów jest zakazana. Nie rób tego więcej. Pokeball! Trzeba to załatwić raz na zawsze. Koniec z pokebolami i pokemonami na moim cmentarzu. Mapa mówi, że źródło mocy musi być tutaj. O, jest! Znalazłem je! Wow! Hej, miau! W końcu dotarliśmy do źródła! Cześć! Zobaczmy, czy masz to, czego potrzeba. Dobra, zamienię się w... Ups! Moja moc nie wystarczy na całkowitą metamorfozę. Czy zrozumieliście, w jakiego Pokemona chce zmienić się miał? Zostawcie swoje komentarze poniżej. Dobra, chcę zobaczyć twoją siłę. Okej! To tyle, jeśli chodzi o biceps. Głowa do góry. Napijesz się ze źródła mocy Pokemonów i wszystkie umiejętności wrócą. Zobaczysz! Stój! Dokąd idziesz? Muszę tylko skorzystać z tamtej fontanny. Tylko na sekundkę. Mój Pokémon jest spragniony. Szkoda, że Pokebole i Pokémony są niemile widziane na moim cmentarzu. Nic wielkiego. A co powiesz na to? Gałązka oliwna dla mrocznej bogini cmentarza. Co? To nie zadziała. Mój Pokémon cię załatwi. Mam rację, mały nietoperzu? Kto to? Twój latający knockout! Au! Sorry, miał. Ta ponura dziewczyna nie chce cię wpuścić. Musimy coś wymyślić. Spójrz na niego. Ten bejsbolowiec ma plan. Ty i twoje pokelamusy jesteście tacy natrętni. Wynocha z mojego cmentarza. Skończyliśmy. Kropka. Mogę wejść? Nie tak szybko. O-o. Wow, uratowałeś mi twarz. Chodzę, tak? Stój, oddaj to. Dobra, ty tu rządzisz. Nie chodziło mi o gumę. Ohyda! Jigglypuff! Dalej, kochani. Pij i śpiewaj. O tak! Wow, stałaś się taka silna. Mam zaśpiewać? Super! Dalej! Całkiem nieźle, muszę przyznać. Ja też tak potrafię. Pokeball? Poważnie? Twój? Och, moja piłka golfowa. Wiesz, dołek jest na tym cmentarzu. Tam za grobem dziadka Longlegs. Masz kij. Upewnij się, że go nie przegapisz. No dalej, dalej, dalej. Ciekawe, czy uda ci się trafić, czy nie. Wow, udało ci się. Szkoda, że ogon wyskoczył. Co nie? Łap go. Ups. Mam go. Au. Hej, ponura damo. Co tam, kamyczku? Mogę iść do fontanny? Nie, Pokémony nie mają wstępu. Bardzo proszę. Jaki sło... Nie, nie dam się na to nabrać. Chociaż... Jeśli ten filmik zdobędzie 50 tysięcy lajków, to się zastanowię. Kochani, pomóżcie mi zdobyć 50 tysięcy lajków. Żebym mógł dotrzeć do fontanny. Błagam! Auć, moja stopa!
Pa! Droga wolna. Koniec mały. Cierpliwość mi się skończyła. Ale myślę, nie obchodzi mnie to. Kamień to kamień. Nawet o tym nie myśl. Wynocha! O, mogę pożyczyć twój starannie sterowany samochód? Wielkie dzięki! Miał, zabiorę cię do źródła! Dawaj! Już prawie! O-o, pilot wymknął się spod kontroli! Ślizga się! A co to za szpieg? Kolejny pokeball? To zaczyna mnie powoli wkurzać! Pa, pa! Dam nauczkę temu dzikiemu trenerowi pokemonów! Witaj z powrotem, Miał! O nie, Miał! Co się z tobą stało? Zamieniłaś się w gumę do rzucia! Nie! Nie zniosę tego! Dlaczego? Byłaś moją ulubienicą! Co się stało, Ash? Ona się roztrzaskała! Kto się roztrzaskał? Ty! Żyjesz! Stop! Pokemony są tu zakazane! Co? Ktoś dostanie... Ups, jestem taki słaby. Ale wtopa. Mam plan. Ty, gdzie się wybierasz? Do fontanny. Pokemony nie mają tu wstępu. Ale ja jestem żółwiem. Żółwie mogą wchodzić. Dziwne. Jestem Mikey. Kaja! Dobra, wchodź. O, patrz! Dobrze rozegrane! Ja też mogę zostać żółwiem ninją! Poczekaj! Zobaczmy najpierw, co z nim będzie! Udało się! Jestem silniejszy niż kiedykolwiek! Pokémon Wednesday 1-0! Dobra, przekształcam się! Dobrze wygląda? Miau, jesteś geniuszem! Znowu ty? Mój żółw jest spragniony. Umrze, zanim się obejrzysz. Mogę wejść? Myślałam, że wyraziłam się jasno. Co? Żółw? Tak, znalazłam go w zoo. Wygląda podejrzanie. Wiedziałam. Zubat, do roboty. Witam ponownie. Au! O? Co to za wydarzenie? Hej, psiapsi! Hej, psiapsi! Hej, Wednesday! Lurcz, witaj, olbrzymie! Uważaj na głowę! Ups. Dobra. Masz. Wrócę później. Dobry plan. Dress code jest inspirowany pogrzebem. Muszę zmienić moją garderobę Pokemonów. Zobaczmy, co mi pasuje. Nie, dzięki. Nie, za niebieskie. O, może to? Chociaż? Czy moglibyście mi powiedzieć, który z tych strojów przejdzie test grobowej atmosfery? Pierwszy, drugi czy trzeci? Dajcie mi znać poniżej. Czegoś brakuje. A, rozchodzi się o dodatki. Co za tragedia? No, nie ma nikogo. Płakałem bez powodu. Szukasz kogoś? Och, to straszne. Moje nadzieje i marzenia odeszły. Tak młodo. Nawet się nie pożegnałem. Jaka szkoda. Przyjmij moje kondolencje i te róże. Co za strata mojego czasu. Moja
stało? Trenerze, co się stało z twoją ręką? Strasznie krwawi! Ktoś powiedział krew? Mogę kieliszek? Muszę lecieć! Nie denerwuj się! Znajdę dla ciebie lepszy obiad! Jak poprawić ci humor? Nie kwap się! Proponuję wymyślić nowy plan! Nie, dzięki! A może zamienię pokeszawkę w coś ekscytującego? Jesteś na to za słaba. Patrz! O, trumienka na Pokemony! Jesteś genialna! Wskakuj do środka! Co? Nie! No dalej! Chodź! Coś wymyśliłem! Co za nieszczęście! Znowu ty! Mam cię serdecznie dość! Muszę iść na cmentarz! Mój miał odszedł! Och, to takie smutne! Stój! Nie mam przy sobie żadnych Pokemonów! A co to? Bilet na mój koncert? Naprawdę? Tak! Wszyscy chcemy cię usłyszeć! Pytacie? Wow! Okej, chodźcie! Drugi bilet jest dla miał! Ona jest twoją największą fanką! Możemy wejść do środka? Tak! Juhu! Fontanna! Pika? Ale tu głośno! Tłumy są najgorsze! Wiem, jak sprawić, by wszyscy się wyluzowali! Dodam trochę eliksiru do fontanny! Pika! Woda! Do fontanny! Masz, pi! Pika, pi! Klątwa Pokemonów! Pikachu, co ci się stało? Zuzia, potrzebuję twojej pomocy! Okej. Uratuj go! Dobrze! Mamy nowego pacjenta? Hej, Wednesday! Hej, Rączko! Co tam u ciebie? Biedny pacjent. To jest sytuacja awaryjna. Przygotowania do operacji. Zdezynfekuj i zaszyj ucho. Trzymam się od tego z daleka. Uważaj na to! Załóż czepek. Zakładaj i zaczynamy. Czepek? Niebieski? Dzięki. Dobra, tak też może być. Wszyscy mamy swoje dziwactwa. Możemy w końcu zaczynać. Operacja sama się nie wykona. Co za fascynująca rzecz. Pozwól mi zobaczyć. Co za niezwykły kąt. Przeprowadźmy diagnostykę wewnątrzpiankową. Przyjrzyj się uważnie. Co masz w środku, mały Pika? O, wygląda na to, że ktoś tu był głodny. Musimy go wyczyścić. Usuwam cały nadmiar. Jest tu to na śmieci. Zatrzymajmy go. Billy, będziemy mieć psa. Tak się z tego cieszę. Selfie? Uśmiechnij się, puszku. To nieprofesjonalne. Wyłączmy kamerę. Rączka, uwaga! Bum! Daj mi laser, Billy. Operacja to nie zabawa. Patrz, Wednesday. Ognia! Świetny szef. Pika! Już wyglądasz o wiele lepiej. Czas rozruszać mu serce. Uważaj z tym! Czysto! Pomogę ci. Mam to. Za mocne! Ups. Zastrzyk energii na rozruszanie. Wygląda jak krzesło elektryczne. Ale jest fajniej. Rączka, twój ruch. Co? Kiedy to zrobiłeś? Szachmat, Billy! Funkcje życiowe pacjenta spadają. Może jest problem z przewodem?
Tak, rączko? Okej, masz rację. Co masz w kufrze? Ręce precz! To nie jest taka zwykła walizka. Przechowuję w niej moją starą książkę kucharską. Sprawdźmy to. What? Oto nasz rodzinny eliksir rewitalizujący. Co o tym myślisz, Inid? Co? Naprawdę? Co w tym fajnego? Eliksir wygląda obiecująco. Jak zdobyć składniki? Z laboratorium alchemicznego. Jest tu wszystko, czego nam trzeba. Jak ty to zrobiłaś? Nasza sala operacyjna zamieniła się w laboratorium. Moje rzeczy. Czekaj, nie spiesz się. Prawie zabrało nam pacjenta. Będę ci dłużna, Wednesday. Czy to wszystko, czego potrzebujemy? Inid! Jestem Zuzia! Tam Inid. Jeśli ten filmik dostanie 50 tysięcy lajków, będę nazywać cię Zuzia. Pomóżcie mi! Wednesday przestanie się kłócić, jeśli ten filmik zdobędzie 50 tysięcy lajków! Inid! O, oh, wow! Bo! Wednesday! Robimy przekąskę! Rozpalę ogień. Kontrola Peposz! Ludzkość wynalazła piece elektryczne już dawno temu. Zapałki to nie zabawki. To co dalej? Skąd weźmiemy wodę? Rączka! Jesteś geniuszem! I raz, i dwa, i trzy, i cztery! Dobra robota, rączko! Dawaj! Stój! Będziemy trzymać się przepisu! Okej. Zobaczmy. Ambrozja z mózgu rekina. Sok z lotosu. Ślina bobra. Red Bull. Proszek z zębów rekina. Łzy ojczyma. Dodajmy szczyptę szczęścia. I miskę smutku. Potrzebujemy babola księżniczki. Skąd go weźmiemy? Jezu, obrzydliwe! Dobra robota, rączko. Paznokieć trola. Rączka? Muszę wykonać telefon. Co to za Pokémon? Wielkie dzięki, rączko. O, ale ohyda. Eliksir gotowy. Stój! Czy to na pewno nie zaszkodzi mojej ukochanej zabawce? Czy powinnyśmy użyć mikstury? Tak czy nie? Dajcie nam znać, co robić w komentarzach. Inid! Udało się! Jesteś genialna! Żadnych uścisków. Znam inny sposób na świętowanie. Taniec! Robisz to źle. Tak to się robi. Hej, Zuzia! Pikachu? Co? Nauczyłam się wszystkich ruchów. O co tyle krzyku? To gigantyczny żółty Pokémon! Hej, gdzie on poszedł? Gdzie on może być? Co to za hałas dobiega z kuchni? Na Pokebola, on niszczy nam kuchnię! Kto do niego podejdzie? Kamień, papier, nożyczki. Asio! O nie! Dalej, Zuzia! Jestem twoim bratem. Dam radę! Dawaj, Zuza! Przyjmuj jego ciosy! Pika, pika! Przyjaciele! Jesteś moją nową ciocią!
dzieci! Co się dzieje? Dogadali się? Pika i Zuzia to najlepsi przyjaciele na zawsze! On jest naprawdę fajny, tylko jest głodny! Zjadł to wszystko! Proszę, zrób sobie trochę popcornu, nasz elektryczny przyjacielu! Pika Korn! I co mamy z nim zrobić? Zamieszka z nami? Możemy go wsadzić z powrotem do Pokebola! Wygląda na to, że Pika przybrał na wadze. Pokebol jest za mały! Pika! Jedz! Więc co dalej? Ciasteczko Pika! Ciasteczko? Mam pomysł! Przejrzyj kosz na śmieci w poszukiwaniu jedzenia. Potrzebuję więcej eliksiru. Okej. Daj mi ciasteczka. Co ty knujesz? Pika, zobacz co mam! Gigantyczne Oreo! To go rozproszy. To jaki mamy plan? Ktoś może nam pomóc. Tak? Co? Kto? Nałóżmy miksturę roślinną na Pokeball. Musi być gigantyczny, żeby zmieścił się w niej nasz mega Pokémon. Dobra, warto spróbować. Jest ogromny! Wybuch spowodował ogromny bałagan w środku. Wchodzisz w to? Kochani, co o tym myślicie? Mam tam wejść? Aha, wchodzimy! To chyba trochę potrwa, stary. Niezły klimat. Wcale nie jest przytulnie. Wiesz, ta bułka jest urocza. Odłóż to wszystko. Masz rację, Wednesday. Musimy się tego pozbyć. Pika? Są tam! Zobaczmy, co się wydarzy. Trochę trzęsie. Uściski! Nie lubię się przytulać. Przepraszam. Hej, Billy, spokojnie. Sprzątajmy dalej. Masz Wednesday. Proszę, wszystko czyste. Tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Co to jest? Co mamy z tym zrobić? Mam pomysł. Zobacz, co mam. Mój największy pomocnik. Odejdź. Uff, dobrze wygląda? Wow, to inspirujące, prawda? Jakie fascynujące. Rysujesz piktogram? Daj mi zobaczyć. No dalej. Co tam jest? Zaraz zobaczysz. Malusieńkie okienko. Ale jednak czegoś brakuje. Dodajmy trochę przytulności do ścian. Jest tiul. Dlaczego zrobił się czarny? To syndrom Wednesday. Potrzebujesz zszywacza? Tak, dzięki. Wezmę od ciebie jeszcze coś. Czego szukasz? Odkurzacza? Zrobię kilka półek. Zrobiłabyś to też dla mnie? Cofnij się. Nieźle. Pika? Wszystko okej? Teraz ozdobię półki uroczymi figurkami Pokemonów. Wycinam kolejnego. Jaki słodki mały Pika. Wymyśliłam własny projekt świecy. Mój projekt wystroju. Więcej świec. Kochanie, jesteś gotowy? Usiądź na półce. SpongeBob! Witam! Jesteś z innego świata, stary. Rączka. Wygląda na to, że Wednesday brakuje jej przyjaciela. Wiem, jak ją rozweselić. Potrzebuję gipsu. I ręki. Woda. Silikon. Mikser budowlany. Zanurz się, ręko. Forma jest gotowa. Teraz musimy wymieszać gips. Wlewamy to. I potrząsamy. Zostawiamy na jakiś czas. I uwalniamy naszą gipsową rączkę. Jesteś wolny, rączko.
po jednym palcu naraz. Wednesday, patrz co mam. Czy to dla mnie? To miłe z twojej strony. Siadaj na krześle, rączko. Dzięki. Co dla mnie przygotowałaś? Buziak to nie prezent. Dobra, zamknij oczy. To niespodzianka. Okay. Szybki prezent dla fanki Pokemonów. Pika! To dla ciebie. Dla mnie? Jesteś kochana psiapsi. Czy to wiesz tak? Pika? Możesz podgrzać jedzenie w mikrofali. Kolejne zwarcie. Dobrze, że mam baterię dla Pokemonów. Ładuje się. Równie dobrze możesz podłączyć mikrofale do siebie. Do koszyka. Jaki piękny kwiat. Róża? To jej potrzebuje. Jest po prostu idealna. Kwianu mój! Zamówię kolejną różę dla siebie. Ten Pokeball byłby idealnym łóżeczkiem dla Pokemonów. Powinno być większe. Kilka kropli mojego eliksiru? Nadal za małe. Mam mocniejszy eliksir. O, jest ogromne. Wygląda na to, że mikstury było za dużo. To świetne miejsce do spania dla naszego żółtego olbrzyma. Musimy to podkręcić. Dodajemy poduszki. Światła i miękkie kapcie Pika. Idealnie. Świetnie się spisałyśmy. Zwabmy tu Pikę. Kto jest głodny? Pika! Cześć! To dla ciebie. Przekąski. I twój nowy pokój. Podoba ci się? Nie. Jak to nie? O nie. Łowcy! Mam tego dość. Czas zmienić cię z powrotem w uroczą, cichą zabawkę. Pika! Musimy iść do domu! Znowu jesteś zabawką. Już nigdy nie będziesz sprawiać kłopotów. Pozwól mi! To moja zabawka! Oto nowa zabawka dla ciebie. Poppy! Chodźmy się bawić. Filmiko Pikachu? O nie, mam dość.